koty rozwijały się jako samotni drapieżnicy, polujący i zabijający dla jedzenia, kryjąc się i uciekając, żeby przeżyć. Do dziś koty zachowały wiele instynktów, które pozwalały im przeżyć w dziczy. Cofnijmy się 40 milionów lat temu do dżungli Eurazji. Ci smukli i zwinni mieszkańcy koron drzew wyglądali podobnie do linzanga. Wczesne kotowate wyewoluowały na drzewach, polując na inne zwierzęta zamieszkujące wyższe piętra lasów. Współczesna fossa madagaskarska jest dziwnym kotopodobnym stworzeniem. Przodkowie kotów mogli wyglądać i prowadzić podobny tryb życia. Wykorzystywali słuch i dwuoczne widzenie do namierzania zdobyczy oraz talent gimnastyczny, który umożliwiał poruszać się z zadziwiającą lekkością. Ich zakrzywione pazury były tak samo skuteczne zarówno na ciele ofiary, jak i na korze drzew. 20 milionów lat temu kot zszedł na ziemię, żeby polować na większą zwierzynę, zabierając ze sobą swoje zabójcze zdolności. Ta zmiana środowiska miała niezwykle istotny wpływ na wykształcenie się kocich technik polowań, rezygnując z szybkości na rzecz masy. Koty doskonaliły skradanie i czatowanie, trzymając swoje sztylety w pogotowiu. Polując na gryzonie, doprowadziły do perfekcji mysi skok. Być może byłeś jego świadkiem w swoich czterech ścianach, kiedy twój kot trenował polowanie lub bawił się. Zabójcy, którzy specjalizują się w polowaniu znienacka, potrzebują zmysłów, które szybko ostrzegą ich o zagrożeniu. Słuch informuje nie tylko o zagrożeniach, ale również o tym, gdzie znajduje się ofiara, wykrywa łamane gałązki lub nawet łomot serca. Koty posiadają wyściółkę na dnie oka, dzięki temu ich wzrok nie słabnie mimo mroku. Skuteczny myśliwy musi wiedzieć, kiedy jest niewidoczny. A to dzieje się za sprawą centek i pasków, które służą jako kamuflaż, bowiem im większy kot, tym trudniej go ukryć. Im zdobycz była większa, to również technika zabijania musiała ulec zmianie. Z przegryzania grubej skóry do duszenia swoich ofiar. 2 miliony lat temu nastąpiło ocieplenie klimatu. To zapoczątkowało nową grupę zwierząt, szybkich i skocznych roślinożerców. Ta nowa szybka zdobycz była ścigana przez nowy rodzaj kotów. Koty musiały połączyć siłę z szybkością, żeby przeżyć. Gepard to najszybszy lądowy drapieżnik. Przyjrzyj się swojemu kotu, kiedy biegnie do miski z jedzeniem. Nie przypomina ci on tego zabójcy? Takie zachowania twojego kota jak wchodzenie wysoko na meble, niszczenie, skradanie się, ukrywanie, to wszystko ma zapisane w genach. Wchodzenie kota do pudełka lub do ciasnych pomieszczeń też nie jest przypadkowe. Koty w przeszłości szukały pożywienia w norach i kryjówkach. Wpadnij do Kasi z Tuldus Concept zobaczyć making of odcinka. Jeśli lubisz tematykę rysowania, na pewno ci się spodoba. Nie musisz zostawiać subskrypcji na tym kanale, ale wpadnij na nasze poprzednie materiały, jak działają siwe włosy lub jak działa miłość. Do usłyszenia w następnym odcinku.